A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Last Epoch. Kontynuujemy naszą wędrówkę. Jesteśmy w erze zrujnowanej, czy jak ją tutaj zwać. Coraz więcej zostało odkryte, ale tu się jeszcze coś pewnie zacznie ujawniać, ale to nie wiemy kiedy dokładnie. Czy w tej fazie gry, czy może w jakiejś innej, jak będziemy jeszcze skakać po tych epokach, to się wszystko wyjaśni. Dobra, w każdym razie tutaj skończyłem i tutaj sobie będziemy kontynuować. Mamy jakiś wątek poboczny, mamy wątek główny, wiadomo. Od razu się tutaj przeniosę. Ostatnio sobie przetestowaliśmy, przynajmniej tak wizualnie, mniej więcej kilka nowych umiejętności naszej akolitki. No i myślę, że już niedługo trzeba będzie się skupić na jakimś konkretnym takim buildzie. Będę musiał sobie tam jeszcze dokładniej to wszystko przeanalizować. No coś z tymi kośćmi na pewno bym chciał. Tylko jeżeli bym chciał korzystać z tych kości, no to wiadomo, będę musiał coś na pewno z tym leczeniem zrobić. Jest taka specyficzna wizja tutaj postaci, ale to musiałbym na wardy na pewno przejść. Mam taki specyficzny unikacik tam w skrzynce, tylko jeszcze nie mogę z niego korzystać. Myślę, że będę z niego korzystał w końcu, jak zdobędę odpowiedni poziom. Pokażę wam przy okazji, jak wyglądają te wardy, czyli ta magiczna osłonka. Jak już ta magiczna osłonka będzie, ze zdrowiem wtedy nie będę miał takich problemów, no to z tej włóczni z kości sobie zacznę korzystać. Znaczy ja to nazywam włócznią z kości, to są marrow shardy. Nie wiem, jak to tam dokładnie tłumaczyć, jakieś odłamki, nie wiem, takie dziwaczne, wiadomo o co chodzi, tak? No dobra, w każdym razie jeszcze inwestuję sobie w te duszki, to z tego cały czas korzystam. Jest tutaj krątwa do 35 poziomu, to jeszcze dużo brakuje, także nad kolejnym skillem do ekspienia to nie ma co się tutaj zbytnio zastanawiać. I no dobra, trzeba będzie pójść dalej. Tu jest taka szczelinka zaznaczona, ale jakoś mnie tutaj za rączkę nie prowadzą w jej kierunku. No ale powiedzmy, że jakbym sobie tutaj zajrzał, jakiś Ancient Forest, ale to nie ta epoka pewnie. Dobra, może tak, przywołam sobie golema, jeszcze z tych szkieletów też korzystam, chociaż nie inwestuję w nie, ale niech sobie będą. Póki nie będę miał jakiejś potężniejszej zdolności, to niech będą szkielety. No i teraz... A nie, jest jakieś teraz tutaj kółeczko, jak się zbliżyłem, znaczy takie pulsujące. Dobra, wejdźmy tutaj, ale znak zapytania... To ten fabularny chyba prowadzi mnie dalej, a możliwe, że ten wątek poboczny to jest właśnie to. No dobra, wejdźmy tutaj. Zobaczymy, co się będzie działo i czy faktycznie wykonam tutaj kwestiora. Może coś ciekawego uda się zdobyć, na pewno nabijemy sobie expa znowu. Jest w porządku. Tak, dostaniemy się do jakiegoś lasu. Może to będą lokacje takie mniej mroczne. Era taka starożytna jakaś, ale tutaj widzę, że to jakiś taki niewielki obszar, ale pewnie... Pewnie coś tu się wydarzy. A nie, dobra, to nie jest niewielki obszar, po prostu tutaj nie zauważyłem drogi dalej. No dobra, zobaczymy, co tu takiego się będzie działo. Jest jakaś wyjątkowa istota, już widzę. Wyjątkowa istota, czy wyrzuca wyjątkowe przedmioty? No na pewno mamy szardzik do craftu. Z tego zawsze jestem zadowolony, jak coś takiego leci. No, są jakieś takie kwiatki. Ła, ale to klepie tutaj troszkę, widzę. No i trzeba uważać. No dobra. Jakby co, miksturki mi tutaj lecą. Mam 3. No szkielety mi to załatwiło momentalnie. Dobra, to jest jakaś taka poważniejsza lokacja, widzę. Może dostanę tutaj jakąś fajną nagrodę. Może coś ciekawego wypadnie. Może jest szansa na coś ciekawego. Grzybki sobie mogę rozwalać. No dobra, idziemy. Z duszków będę korzystał cały czas. Żadnej sugestii, gdzie powinienem iść, nie ma. No to sobie po prostu będę obchodził. Coś tu się pewnie w końcu pojawi do zrobienia, ale widzę, że... Nie wiem, co to za typ obrażeń. Możliwe, że jakaś trucizna, bo tutaj widzę takie roślinne istoty są.
Jakiś rodzaj obrażeń od natury. No, trucizna się w jakimś tam stopniu kojarzy z naturą, nie? Są różne trujące rośliny, jady, zwierząt, powiedzmy, tego typu substancje groźne. Może to trucizna. Odporność na truciznę 28%. No, nie jest źle. 28% to nie zero. Okej, a co to tu jest? Dobra, to nie jest żaden bosior. Dużo tego idzie, ale postawiłem, to znaczy przywołałem duszki w odpowiednim momencie i wszystko tam popadało. Łyknę sobie miksturkę, nie będę sępił, pewnie zaraz wypadnie kolejna. Golema sobie przywołam, żeby miał pełnię zdrowia i możemy tutaj sobie przejść. Jestem na niezłej wysokości, widać. Przepaść. Stworzę więcej duszków. Jest, już miksturka się zwróciła, zgadza się. No tak jak mówiłem, jak korzystam z mikstur i pokonuję kolejnych wrogów, to te mikstury stosunkowo szybko znowu się pojawiają. Gorzej podczas walki z bossem, jeżeli nie ma takich istot pod ręką do zabijania, to trzeba mieć jakieś inne źródła leczenia albo po prostu nie dać się trafiać. Co to jest? Budki. Dobra, wezmę sobie. To tylko 4 sloty. Później będę analizować. Golema muszę przywoływać. Dużo many kosztuje. Te kwiatki takie, widzę, są dosyć groźne. Robią jakieś obszarówki, pociskami, czasami tu jakimiś dziwnymi chyba strzelają, jakieś plamy tworzą. Nie wiem, tędy może pójdę. Będę się trzymał prawej strony. Aha, już jakaś aura tu jest. Duszki chodzą. Miksturkę łyknę. Ale nawet odporne. To jakiś bosior może być. Dobra, rzucę klątwę. Podejdę, przywołam duszki. Nie chcę wchodzić w tę jego aurę, ale duszki jakieś może i tak go sięgną. Popsuł się. Znalazłem kielich dla mojego akolity. Może być kielich. No, grzybki mogą, widzę, kasę zostawiać. Dobra, jeszcze raz golem stworzony. Trafiłem na ślepy zaułek tutaj. Rozejrzę się może za jakąś skrzyneczką, czymkolwiek, ale nie, nic takiego tutaj nie widzę. Explore the Ancient Forest. No dobra, no jest takie dosyć... Polecenie jest dosyć jasne. Mam tutaj chodzić i się rozglądać. No dobra. Może w końcu natrafię na jakiegoś bossa tego lasu. I coś się tutaj wyjaśni. Znaczy wyjaśnić to się nie wyjaśni, bo nie będę tego wszystkiego tłumaczył. Z moimi zdolnościami lingwistycznymi. O, coś się stało. Aha, widzę, te Marrow Shardy awansowały. Dobrze, dobrze, jeżeli chcę z nich korzystać w końcu, to niech awansują. Mam poziom 22. To jest jeszcze za niski poziom, żeby wypróbować skorzystać z tego artefaktu, który mam w skrzynce, który sobie tam znalazłem inną postacią już jakiś czas temu. O, i nawet ta klątwa awansowała. To znaczy tak, tutaj sobie patrzyłem. Mamy 4 punkty w zapasie. Ale chciałbym w końcu sobie na przykład tutaj tego nekromantę wziąć, więc może potrzymam te punkty. Nie pamiętam, kiedy będziemy mieli możliwość wyboru podklasy. Ale możliwe, że już niedługo. Dlatego potrzymajmy jeszcze te punkciki. Aha, tam z tym wycofywaniem punktów, to tam już wiem mniej więcej, o co chodzi, dlaczego wcześniej nie mogłem tego zrobić. Tam sobie na spokojnie odpaliłem na nagraniu i to tak mniej więcej przetłumaczyłem. Ale to nie, to już wiem, o co chodzi. Tam po prostu nie mogłem punktu wycofać, bo jakiś włożony przeze mnie skill po prostu wymagał zgromadzonych punktów tyle, ile ich miałem i dopiero jak zdobyłem poziom, pojawił się jakby nadmiarowy, mogłem wycofać. Takie tam różne dziwne rzeczy, ale w każdym razie wszystko się zgadza. I będę mógł te punkciki wycofywać, no to mógłbym je teraz teoretycznie wrzucić, ale chyba nie ma takiej potrzeby. Poczekamy sobie do tej nowej podklasy i tam już mam na oku kilka rzeczy i będziemy sobie brać. Dobra, jeżeli chodzi o nasze Marrow Shardy... Chciałbym, żeby to był taki mocno ofensywny skill.
Tutaj patrzyłem. Minion Friendly Fire. No ale te miniony, to jest fajnie, plus 25% zawsze może dojść. Tutaj jeszcze widziałem, na pewno było coś ciekawego. Taka chyba... No, kosztuje więcej zdrowia, wiadomo, ale z tym nie będę miał problemów, jeżeli przejdę na taki specyficzny rodzaj tych wardów. Działania tych wardów, że tak powiem, z unikatu. No dobra, myślę, że to możemy wziąć. Śmiało. Dobra, weźmy to. Weźmy to. To chyba będzie działać jako taka dodatkowa obszarówka, mi się wydaje. Maximum range. A tutaj... tutaj mieliśmy gdzieś zmniejszanie tego maksymalnego zasięgu, czyli te większe obrażenia powinny tutaj, myślę, fajnie wchodzić, jeżeli ja to dobrze rozumiem. Są niszczone w punkcie, gdzie się jakby rozpryskują, tak? No tak mi się wydaje, no nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy dokładnie, jak to będzie funkcjonować. Na pewno to bym chciał też wziąć. Tutaj chciałbym mieć dostęp do krytyków. Można by więcej punktów w to na pewno włożyć, bo tutaj ładnie też te obrażenia przerastają. No ale dobra, w każdym razie nad tym pracuję i jeszcze tutaj to. Też sobie patrzyłem mniej więcej. To jest dosyć interesujące na przykład. Zaraz, ale jeszcze tutaj patrzyłem, o tak, było na przykład zwiększenie obszaru, to się zgadza. I to by wyszło na pewno dobrze tutaj. Tutaj możemy redukować pancerz przeciwnika, też wygląda nieźle. Mamy dostęp dalej i to było też, zaraz, czy to było to dosyć interesujące? Tak, że mogę otrzymywać jakiś taki kościany pancerz za zabijanie wrogów, czyli takie, powiedzmy, też staje się ta zdolność defensywna dla mnie. Nie tylko bardzo ofensywna będzie, ale także coś defensywnego też by się przydało. Co tu się, co tutaj, co się działo? Jakieś leczenie. Ale jeżeli bym się przerzucił na wardy i na leczeniu by mi tak bardzo nie zależało, to nawet by było zbędne. Jeszcze było interesujące dosyć to chyba. Zaraz, tylko o co tu chodziło? Niech no ja zobaczę, sobie przypomnę. Aha, że może zostać rzucone kolejne po krótkim czasie, jakby tak samo z siebie, bo teraz tutaj mamy zrobione tak, że zapodajemy jedno hitnięcie i jest cooldown taki dosyć długi, no nie? To mimo, że jest cooldown, to jednak dodatkowe takie hitnięcie by się pojawiło. I to by było dobre. Po drodze mielibyśmy możliwość zabijania takich, znaczy no takich, dowolnych wrogów tą klątwą, jeżeli zdrowie takiego przeciwnika objętego tą klątwą jest obniżone do jakiegoś tam poziomu. I ten poziom, jeżeli tutaj włożymy więcej punktów, będzie mógł być ustawiony, podejrzewam, na 12%, jeżeli to by co 4% wzrastało. Czyli jeżeli przeciwnikowi zostanie 20%, 12% zdrowia, walniemy go tą klątwą, to od razu padnie. Myślę, że na bossów też to będzie działać. W Diablo 3 coś takiego podobnego było, chyba u Owcy Demonów, nie? Coś takiego było, ale jeszcze tak patrzyłem, że tutaj moment, Bone Eruption się pojawia. To też mnie zainteresowało. Jakaś eksplozja taka dodatkowa. Krótko po wykastowaniu tego, tak? Pojawia się to Bone Eruption. Ja wiem, że jak grałem w to wcześniej, to ja mogłem jakoś podglądać te podświetlone, przynajmniej tak mi się wydaje. Te, znaczy nie podświetlone, tylko te podkreślone różne takie frazy w opisach. Ale teraz nie wiem, jak to zrobić. Chyba, że mi się to z czymś pomyliło, ale wydaje mi się, że mogłem to sprawdzać jakoś. Oni to podświetlili tak, że tak jakbym mógł sobie właśnie podejrzeć, o co chodzi z tym Bone Eruption. Jakieś fizyczne obrażenia, zwiększony koszt many. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak. Ja bym na pewno chciał dojść tutaj, na pewno chciałbym dojść tutaj. To tak dla testów też mógłbym sobie wziąć. Niech to będzie. Czyli to bym miał w takiej formie.
I chodźmy dalej. No fajnie, jakby to spolszczenie było, no zwłaszcza w moim przypadku. Czyli tak, jest taka klątwa. Zaraz, muszę na te kwiateły tutaj uważać, ale dużo przedmiotów się sypie. Jakiegoś sceptra znalazłem. Te różne takie sceptry, różdżki, to ja sprawdzam, bo może coś ciekawego dla mojej klasy się trafić. Dobra, robimy więcej duszków, one sobie naprawdę świetnie radzą. Ktoś tam pisał w komentarzach, że z takimi duszkami, jak umiejętnie bym je tam w drzewku porobił, to można by całą fabułkę przejść, tak powiedzmy, że w miarę bezproblemowo. No tak, ale to trzeba wiedzieć, jak to wszystko zrobić, jeszcze odpowiednio pewnie sprzęt dobierać. No, 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 taka gierka. No ale w endgame'ie to pewnie same duszki nie wystarczą, nie? No. Nawet na pewno. No, dlatego warto tę gierkę poznawać. I fajnie te buildy sobie później robić, nie? O, pojawił mi się znak zapytania. Stwierdzili, że jednak mnie za rączkę poprowadzą, tak? Bo się tutaj gubię, błądzę, tam gdzieś. No dobra, no to w takim razie, bo tu się chyba zapętli, nie? Już tam byłem na dole, teraz po prostu inną drogą tutaj idę. Więc zgodnie z sugestią pójdziemy sobie tam. Pracujemy nad kolejnym poziomem. Okay. Znaczy duszki o tyle fajne, że one sobie działają, a ja przez ten czas mogę na przykład generować obrażenia z innych źródeł, nie? To jest w tego typu gierkach zawsze dobre. Znaczy zawsze, no, zazwyczaj. Jeżeli jestem w stanie generować kilka obrażeń jakby naraz i one działają sobie niezależnie. Nagrupuję różnych takich źródeł obrażeń i w sumie takie globalne DPS-y się wtedy zwiększają. Nawet nie muszę obrażeń generować, jak działają duszki. Mogę po prostu zapewnić mobilność mojej postaci, unikać innych obrażeń. Podoba mi się ten skill. Jak tylko go zobaczyłem, jak już grałem też ja jakiś czas temu, to też jakoś mi tak od razu on wpadł w oko, że musi działać dobrze. Chociaż na początku miałem wątpliwości co do niego, bo te duszki jakieś takie wolne były. Było ich mniej, rzadziej się pojawiały kolejne, a jak się jednak popracowało nad tym w drzewku, to naprawdę, naprawdę fajnie to zaczęło działać. Tu jest jakiś taki bosior, coś. Ła, walnąłem go tą klątwą. No, fajne to też może być. Znaczy klątwa. Ja z tego robię takiego ofensywnego skilla, to się nazywa Bone Curse, ale... Widzieliście tam, co ja tam w drzewku biorę, jakieś takie rzeczy, które automatycznie mogą zabić, duży cooldown, ale jakaś tam gwarancja krytyka, zwiększa obszar tego. No, zobaczymy, może być dobre. No i tutaj niby miałem dojść, aha, coś jest. Też klątwę załączę. Ohoho, jakiś smok to jest. Starożytny. No dużo zdrowia ma, duszki chodzą. O, tutaj jakieś ognie piekielne. Dobra, są duszki. Ostrożnie. Sygnalizuję obszarówkami. Tak graficznie, co się będzie mniej więcej działo. O. To nie wiem, czy chcę w tym być. No ta, coś tu wywalił, jakąś eksplozję. Przywołam szkielety. Przywołam golema na wszelki wypadek. Niech oni to biorą na siebie, bo teraz nie ma many, tak? Podniosę sobie miksturkę w miarę możliwości. No nie podniosłem. Coś mi nie wyszło. No nie. Żadnej klątwy. No to wystarczy, że ja podejdę blisko? Tak, chyba tak. Chyba nie muszę w to klikać. Ale to muszę bardzo blisko podejść. Poczekajmy. Tak, jakaś eksplozja. Szkielet się popsuł na skutek eksplozji. Cyk, cyk. Okej, duszki chodzą, generują obrażenia, smok też generuje obrażenia. I więcej duszków, to już powinno wystarczyć. No, bardzo widowiskowo się nie popsuł. No szkoda, że nie zostawił nam jakiegoś unikatu, coś, skoro tutaj specjalnie do niego szedłem. Pewnie miał jakąś tam szansę na uni... Aj, to jeszcze nie koniec! Ej, może będzie więcej takich smoków, patrzcie. Znowu się pojawił znak zapytania, taki kol... A nie, no to jest punkt nawigacyjny. Może mnie po prostu prowadzą po odbiór nagrody? Nie wiem, zobaczymy zaraz, o co chodzi. Ta, tu jest końcówka. Jestem tu.
i niby kontynuacja w zrujnowanej erze gdzieś. No dobra, wyłącz to na razie. No tu się pewnie będą pojawiać kolejne jakieś punkty, takie trasy do odkrywania, ale to jeszcze nie na tym etapie. Dobra, mówią mi, żebym poszedł tutaj, do tego Council Chambers w sprawie tego questa. Dobra, chodźmy. Może coś będę mógł jeszcze odebrać. No pewnie jakiś exp, kasa. Może jakiś punkcik do drzewka czasami dają. Rzadko, bo rzadko, ale czasem dają przedmioty za questy. Aha, to tutaj miałem tego questa. Tu, gdzie się punkciki wycofuje. O, dostałem! O, dobre, dostałem dwa dodatkowe sloty na idole. Dużo złota, dużo expa, znaczy dużo, no może być tyle, ile jest. Dwa dodatkowe sloty na idole, tak to teraz wygląda. Będzie można coś tutaj jeszcze zmieścić. Jakieś tam idole sobie w skrzynce zostawiałem, nie? Dobra, przedmioty do craftu przerzucę. Zobaczmy, co ja tutaj mam, czy chcę z czegoś korzystać. Tu miałem fajne buty takie z ruchem, nie? 9% plus 9%, tu jest tylko 7%. Zostanę przy tych, które mam. Ten kielich, coś fajnego? Regeneracja zdrowia, w tym moim mam szansę na zatrucie, to fajnie działa. Dex to mi tak średnio potrzebny, także powiedzmy, że nie. Tutaj miałem jakieś obrażenia ogniowe, bo ja podpalam, to się przydają. No to też szansa na podpalenie, też zwiększone, ale nie, to będzie gorsze. Tutaj jakieś overtime, void damage, nie, chyba nie. Physical damage, no jakbym chciał przejść na te kości, tu jeszcze jakieś krytyki są. Szansa na blinda, szkoda, że nie na coś, co obrażenia zadaje. Jakieś podpalenia, też krwawienia, zatrucia. Ale plus 16 tam w tych górnych, takich bazowych, melee physical damage. Ale nie, no melee to mnie nie interesuje. Nie, nie, to myślę, że to nie. Critical strike chance. O, wardy jakieś daje. 4 do inteligencji, ja tam mam 5 do inteligencji. Te wardy też trzeba będzie mieć to na uwadze. Ale poza tym to tutaj szału nie ma. Zobaczmy pasek, może jakiś fajny. Sloty na potionki. Zdrowia dużo daje. Co ja tu mam? Zdrowie dla minionów, Void Resistant Physical. Ej, no nie jest takie złe. Może to wziąć? To zdrowie mnie interesuje. Chociaż resy też ważne, nie? Ale tu jest na poison. Może coś dodam jeszcze do tego paska? Zaraz zobaczymy. Na razie go sobie odłożę. Physical resistance, szansa na znalezienie potionków, regeneracja zdrowia, rękawiczki z siłą, melee, nope. Critical damage overtime, znowu wardy. Czyli ten typ przedmiotów ma wardy bazowo. Zobaczmy sobie, czy ja mógłbym to dodać sobie na przykład jakiegoś resa. Tam ta regeneracja many mnie tak średnio interesuje. Zdrowie ok, to ok. Jeżeli chciałbym dodać jako prefiks jakąś odporność, czy mogę? Możliwe, że odporność jest tylko w safiksach. No, na to wygląda. O, mogę dostawać wardy, jak używam potki. Ciekawe. Ale nie, jeżeli nie mogę resa dodać, niech zostanie tak, jak jest, czyli... czyli posprzedaję to wszystko. O, pasek mi został tu. Posprzedaję, to będziemy szukać innych przedmiotów. Ale musiałem to posprawdzać. Jak to było? Z shiftem się sprzedaje. Dobra. Tutaj porobione. Ale właśnie, te idole moje, co ja tutaj miałem, takie pod obrażenia fizyczne bardziej trzymałem chyba. Ta tutaj jest pod fizyczne, to już pod te włócznie z kości, pod te marrow shardy. Ale tu na przykład coś było. O, właśnie, szansa na zdobycie warda. 30 warda, 8%. To mógłbym to sobie tutaj tetrisowo dołożyć. Czemu by nie? Zobaczcie, się mieści. No, takie właśnie motywy związane z idolami. Fajnie. Mi tam się podoba. Każda innowacja w grach hack and slashowych jest dobra, warta przetestowania. Wracamy tutaj, nie? Trzeba robić fabułkę, ekspić się. I starać się coś czasem przetłumaczyć z angielskiego. Na przykład w POE to nie miałem takich problemów. Może ten język w POE angielski taki bardziej przystępny. Dla takich procków na przykład.
Tak, takie wrażenie zawsze odnosiłem. No tutaj jakieś dziwne słówka czasami mi wywalą, nie wiem o co chodzi. Tak się gapię w te teksty. Dobra, nieważne, będzie dobrze. Wy mi tutaj wszystko tłumaczycie, w razie czego wyjaśniacie. I czasem z opóźnieniem, bo z opóźnieniem, ale już wiem o co chodzi. I jakoś brniemy do przodu. Jest fajnie. Dobra, czyli te wardy będą się częściej pojawiać, no. Wardy mają to do siebie, to jest jedna z mechanik, że one zanikają, nie? Że one zanikają. Ale na przykład ten unikat i zanikają coraz wolniej. Im jestem bliżej zera, tym wolniej zanikają, no ale jak ich jest bardzo mało i mogą mi jakimś byle hitnięciem je strącić, no to nie ma wielkiego znaczenia, że zanikają coraz wolniej. Ale jeżeli na przykład założę ten unikat pod wardy, co mam w skrzynce, o którym wam mówiłem, to stanie się coś takiego, tam z tego co kojarzę, że jakby zdrowie zamieni się z wardami. Jakby tak działanie zdrowia z działaniem wardów, coś takiego, czyli na przykład zdrowie mi się bardzo zmniejszy, wardy mi bardzo wzrosną i na przykład ze zdrowiem będzie coś podobnego, że im mniej zdrowia będę miał, tym jakby szybszą regenerację tego zdrowia. Będę cały czas na low life'ie, ale jeżeli będę korzystał na przykład z tych marrow shardów, które mnie kosztują też zdrowie, to zdrowie nie będzie takie bardzo skłonne do spadku, a samo też będzie się tam szybko regenerować na tym niskim poziomie. To jest takie specyficzne działanie tego unikatu. Zresztą zobaczycie, jak będę mógł z niego korzystać, to myślę, że już sobie zacznę faktycznie z tych marrow shardów korzystać. Nad nimi nieźle pracowałem do tej pory. I nie będę musiał ryzykować jakby ze względu na ten spadek zdrowia. A marrow shardy kosztują tylko zdrowie, więc nie będą mi przy okazji zużywać many też. Więc będzie można też zainwestować może w jakieś manożerne skille. I jakby mój główny skill, czyli te marrow shardy, nie będą tych innych skilli ograniczać w ten sposób, że będzie mi tam many brakować. No taki jest plan. Taki jest plan. A w praktyce no powinno działać dobrze na dłuższą metę. Jakby co, to jeszcze się jakoś tam dostosuje. No wy mi też tam pewnie coś jeszcze popodpowiadacie. Coś tam jeszcze o tym poczytam. Może znajdę jakiś taki podobny build. Coś mi się tam już kiedyś rzucało w oczy. Gdzieś tam się pewnie pod jakimś kątem zasugeruje. Może jakimiś takimi dodatkami, co warto by dołożyć do tego. No póki to jest wersja taka czysta angielska i ja nie mogę się jakoś tak w 100% popisywać moją umiejętnością tworzenia buildów, no to muszę się jakoś wspomagać między innymi waszymi wskazówkami. Czyli można powiedzieć, że razem sobie tworzymy tu postać, tak? Co jakieś dziwne kokony tu są w ogóle? Ej, nie, to jakaś postać to musi chyba tworzyć. Bo ja je tam klepałem i nie mogłem sklepać. A tutaj może jakaś skrzyneczka, bo to takie osobne miejsce. Nope. Po prostu pajączki do zabicia były. Dobrze jest. Okej, mamy szardy. Takie fioletowe obrażenia się pojawiają co jakiś czas. Trzeba będzie... Fajnie by było zacząć rozpoznawać typy obrażeń. Po kolorkach, jakby po animacjach. Bo to pewnie dałoby radę. No takie fioletowe to mogą być te obrażenia typu Void, nie? Takim kolorkiem są zaznaczone. Nekrotyczne, zielone. Trucizna też zielona, no ale takie inne odcienie. Lightning, Cold, też podobnie to wygląda. Cold taki bardziej blady. No ogień to pewnie nie trudno jakoś przegapić ten typ. To jakieś takie tutaj dziwne się pojawiają bulwy czasami. Pulsujące. Może to tworzy? Jakiś niedźwiedź to jest. Dobra, tu mam iść. Okej. Okay.
No, faktycznie, jakieś takie kolce się teraz pojawiają. Zaraz, zaraz, niech no ja zobaczę, używam tego, bum, i kolce później. To tak, jak tam to było w drzewku opisywane. Wszystko się zgadza. Będzie ofensywna klątwa potężna. Jest jakaś skrzyneczka. Dobra, szardy do kraftu. No fajnie, żeby te rzadkie szardy jakieś wpadały. Ja to tutaj nie rozpoznaję ich na pierwszy rzut oka po tych nazwach. Ale wiadomo, jakieś takie rzadsze bonusy, takie potężniejsze dla przedmiotów, no to zbyt często się pod postacią szardów nie trafiają. Trzeba mieć szczęście. Okej, w każdym razie przechodzimy na kolejną lokację, tylko jeszcze te niedźwiedzie tu może pozałatwiam. No, wytrzymałe miśki. Dobra, golema sobie stworzę. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Jakiś sąd? Czy co to jest? Courtyard chyba? Dobra, nieważne co to jest, ale na pewno widzę punkt nawigacyjny. Duszki postawię. Jest punkcior. No coraz bliżej tej takiej głównej odnogi, którą tutaj przemierzamy. Może to będzie zakończenie jakiegoś ważnego etapu, aktu, czy jak to tam zwać. Może tak być. Dobra, chodźmy tutaj. No, kolce sobie radzą. Ha, zablokowane. Dobra, czyli naokoło, tak? Tutaj jakaś skrzynka, pamiętajmy, na krawędzi. No nie wiem, przejdę sobie dołem, powiedzmy. Może trafię. A nie, może dołem jednak, to nie jest dobry pomysł. Tu też już widzę jakąś blokadę. Duszki awansowały, dobrze, dobrze. Duszki. Duszki są bardzo dobre. Jakiś spear poleciał. Ulubiona broń Mozarta od nas tam z Discorda. No nie, jest tu jakieś przejście. Dobra, to jeszcze będę sprawdzał. Amulet poleciał. No biżuteria, głównie pierścienie. To nie mamy tego za dobrych tych przedmiotów. Coś by trzeba było znaleźć lepszego. Dobra, tu brałem jakieś wardy. Możemy sobie manę regenerować. To chyba na razie nie potrzebuję. Tutaj to duration. Może weźmy te cooldowny, zmniejszmy. Ale jeżeli już chciałbym zmniejszać cooldowny, to chciałbym to wymaksować od razu. Czyli kolejne jeszcze dwa punkciki też bym tu włożył. Z cooldownami to jest tak, z matematycznego punktu widzenia, że im więcej dajecie, znaczy wiadomo, że tym lepiej to działa, ale tak, jeżeli by spojrzeć na wykres, to tak naprawdę coraz lepiej to działa, nie? Tak już porządnie. Jak już się chce w to inwestować, to lepiej się nad tym bardzo skupić. No dobra, czyli powiedzmy, że będziemy zmniejszać cooldowny. Duszków. Będę mógł je częściej tworzyć. No to sobie od razu stworzę jakieś. I niech tutaj działają. Zaraz poziomik. No tu jest w ogóle jakiś bosior? Ta, coś takiego. Znaczy bosior, no. Taka wyjątkowa istota. Kolejny amulet. No to duszki znowu, ale stanowczo, wymaksuję te cooldowny w duszkach. Ja widzę, że te duszki to naprawdę by się częściej przydało je rzucać. Wydłużymy jeszcze czas ich trwania i na przykład na bosie to ja będę cały czas duszki miał przy sobie. No coś tu idzie, aha, to z tego wychodzi. Na wytrzymałe dziadostwo. Może odporne na nekrotyczne obrażenia. Albo ogólnie bardzo żywotne. O, skrzyneczko. Dobrze, że tutaj jednak przyszedłem. A już chciałem olać te istoty i sobie iść tam po prostu dalej. No, zaraz kolejny level. Ale fajnie by było się wbić w sekcję tutaj tego nekromanty. Też tam właśnie pisaliście, że nekromanta fajny. Znaczy wiecie, wszystko pewnie fajne, tylko trzeba dobrze zrobić build, nie? I wszystko pewnie może być fajne.
odpowiednio używane, z odpowiednimi synergiami jakimiś tam. Co to jest w ogóle? 5 do inteligencji. Jakiś katalizator? Nie wiem, katalist, coś tam było. Nie wiem, co to znaczy. Ja za to gniazdo, to jakiś nest tam było. Ja chociaż jakiegoś expa przyzwoitego za to dostaję? Bo ja nad tym siedzę dosyć długo, żeby to niszczyć, ja wiem. Strzelam w to, strzelam. Okej, tutaj widzę trochę więcej wrogów. Duszków jeszcze nie mamy. Teraz mamy duszki. Szkieleta sobie przywołam, golema sobie odnowię, mamy level. Dobrze, dobrze. Mamy level, już mam 5 punkcików. Jak się wbijemy w nekromantę, to będziemy tutaj ostro działać. Stanowczo. Ja już mam tutaj wizję buildu. Tylko muszę też pracować nad tą regeneracją zdrowia mimo wszystko. W jakimś tam stopniu. Mimo, że to zdrowie mi spadnie, będę na low life'ie i niby tam jakaś regeneracja będzie, ale może się okazać za niska. Trzeba będzie... Wiecie, żebym te marrow shardy jednak mógł puszczać bezproblemowo. Ale damy radę. No jakiś taki bosior się trafił. O, to bierzemy. Bo to wiemy, że może bazowo zatruwać tam chyba. To zawsze dobre. Okej. No jest nieźle, idziemy. Dużo wrogów, ściągnijmy ich i odpalmy duszki. I klątwa, i eksplozja, i jest wszystko dobrze. Szybki, łatwy exp. Miksturki nie podniosę. Się nie zmieści. No, jeszcze więcej tutaj tego jest. Dobra, olać te gniazda, bo przecież to za długo tam schodzi. No tak jakby coś tu jeszcze było. Nie, chyba nie. No mam nadzieję, że jakiś skręt w lewo tu gdzieś będzie. Tak, już widzę, jest droga, nie będę musiał się wracać. No w sumie to nie miałem takich przypadków jeszcze w tej gierce, żebym gdzieś tam źle poszedł i długo się musiał wracać na tej samej lokacji. Zazwyczaj są takie zapętlenia, inne drogi po prostu do wyboru. Oho. Okay. Może tu mam skrzynkę namierzoną, dwie skrzynki. Aha, zabili mi wszystkich przydupasów. Ale to nic, już jest wszystko pod kontrolą. No, wrażenia mi spadają, ale już te kości niedługo pewnie wezmę i... I będzie dobrze. Zobaczmy, co tutaj. Jakiś glyf poleciał. Jeszcze jeden golem. A może już mogę z tej zbrojki korzystać? Z tego artefaktu? Jak będę teraz odnosił sprzęty, zakończymy jakiś etap, to sprawdzę. To sprawdzę wtedy. Oho! Klątwa awansowała. Zaraz będę sprawdzał. Wow. Tutaj widzę groźnie. Coś mnie tutaj chciało zaspamować. I nadal chcę. Ostrożnie, przywołam dużo duszków. One powinny tam załatwić sprawę z tym zamieszaniem. Tak jest. Tak jest. No powiedzmy, jeszcze kolce tu dodam. I sytuacja opanowana.
I kolejny glif. O! Tutaj prawie padłem. No, robi się gorąco. Ej, ale a może to wychodzi tam z jakiegoś bossa? Może powinienem przyspieszyć? Jakieś takie armie tu przychodzą. Przywołam sobie golema. Dobra, miksturka się odnowiła. No, tutaj. Tu było groźnie. Klątwa jest. Okej. Zwiększmy obszar może. Tak jest. Jeszcze mogę? Nie mogę więcej. Dobra. Ta, tu jest... To są te istoty. O. One sprawiają takie problemy. Tworzą te obszarówki. Dobra, wziąłem jeszcze jednego potionka. Może łyknę sobie potionka. No, ta lokacja taka większa się wydaje. Długo już tutaj idę, i ale jest koniec. O! Myślałem, że od razu gdzieś przejdę, tu jakiś bosior będzie, najwyraźniej. No, próbują mnie zaskoczyć od tylca. Ej, ten bosior już tu idzie. Wow, wow, wow. Dobra, duszki chodzą. Miksturkę wziąłem. Klątwę rzucę. Tu pospamuję. Na razie unikam obrażeń. Przywołam szkieleta. Przywołam jeszcze golema. Stworzę zaraz nowe duszki. Teraz. O, spojrzał się na mnie, to od razu zacząłem chodzić w kółko, na wszelki wypadek. Znamy te sposoby z różnych hack and slashy, na przykład z Poe. Jak nie znacie mechaniki jakiejś istoty, ale się na was spojrzy, to lepiej zacząć się ruszać, nie? Tak to jest. No jest, załatwiłem gościa. No to od razu jakiś exp, kasa. A może coś fajnego zostawił? No tak średnio, co? No ale dobra, pokonany. W każdym razie. Udało się. No, może mi dadzą jakiś punkt nawigacyjny. To bym się wrócił i zajrzał do skrzynki. O! Zajrzał do skrzynki. Czy mogę ten unikacik na przykład wziąć? Byśmy sobie zaczęli już z tych maru szardów korzystać. No, na razie to ja tutaj nie widzę żadnego punktu nawigacyjnego. No, ale gdzieś tu powinien być, z tego co pokazują na mapce. Chodźmy dalej. O, postać coś komentuje. Pewnie zbliżamy się do jakiegoś kluczowego miejsca. Jest punkt nawigacyjny, dobra. Okej. Okay. Tutaj była skrzynka? Była, nie? A tutaj się wrócę. Tam jest na pewno skrzynka, jest wycofywanie punktów, jest handlarz, w ogóle wszystko. Okej. Okay. Najpierw sobie może przejrzę przedmioty. Może najpierw zostawię te do craftu i teraz tak, dodge, zdrowie. No wardy przy użyciu potionka, to mnie nawet kusi. Zostawmy to sobie. Co to jest? Aha, to wchodzi w slot tutaj tego. Odporność na ogień, co ja w ogóle mam tutaj? Aha, takie bardziej ofensywne ja mam. Cast speeda dodaję. Ja wiem, nie, chyba nie. To może jakieś lepsze. Necrotic damage, no lepsze nie będzie, aczkolwiek jeżeli chciałbym korzystać z Marrow Shardów, no to znowu to powtórzę, będę potrzebował obrażeń fizycznych, takich wzmacniaczy. Ej, tu jest 31% szansa na zatrucie. Dużo. No zobaczmy, czy DPS-y by wzrosły. 4,7,3? 4,8,7. No dobra, niech będzie w takim razie. Może coś dorzucimy. Tutaj mamy tego Void Resistance i więcej zdrowia. No ale coś tam może nad tym w krafcie popracuje. Zobaczmy dalej. Tutaj coś fajnego? No nie, to takie średnie. A to? Spell damage 15%, Bone Golem bonus.
i zwiększa pancerz ogólnie minionów. No takie pod jakiegoś nekromantę. Inteligencja, odporność, od odporności ma fajne. Tu jest spell damage, inteligencja 4, no nie. A zobaczmy jeszcze te amulety. Spell damage, elemental damage. Mele, throwing, cast speed, dobra, bazowo i miniony, overtime, jest regeneracja zdrowia, co ja mam za amulet? Cast speed, no taki większy mam cast speed, nie no, amulet mam dosyć fajny, pierścionki by trzeba było wymienić. No to... No to mogłoby być całkiem niezłe. Zaraz, pokażcie mi to jeszcze raz. Jest ten health. Ten ward, no właśnie. Potionki by mi jakiegoś warda zapewniały, chociaż no niedużego. 25 to w sumie taka lipa trochę. Ale miniony to już tam na to tak... Nie patrzę. Res fizyczny. Kurde. Nie no, mam dylemat. Jak mam dylemat, to nie będę na siłę kombinował w krafcie. Jak nie będę miał dylematu i zmieniam przedmiot, to wtedy jeszcze w krafcie go wzmocnię i już w ogóle będzie super. Tak muszę zacząć do tego podchodzić, bo inaczej będę marnował te odłamki do kraftu tylko po to, żeby przedmiot jakiś stał się troszeczkę lepszy. W ogóle jakoś mi się to nie widzi w ten sposób. Skrzyneczka. No, mogę to wziąć. No dobra, no to sprawdźmy w takim razie. Zobaczcie, co to w ogóle jest. Jak to oni to opisują? 20% obecnego jakby tam spadku zdrowia na sekundę. Heals per second, okej. No właśnie, i to 20% przechodzi na wardy. I te wardy się mogą naładować dzięki temu. Przy okazji... Aha, no zwiększony atak speed, cast speed, movement speed po użyciu potionka przez 4 sekundy, tak? I odporność na krwawienie, jak jesteśmy na low life'ie, a ta zbrojka zapewnia taki, no, taki low life. Dobra, jeżeli ja bym to założył, patrzcie co się dzieje, zdrowie spada, wardy rosną, nie? Coś takiego, zdrowie spada coraz wolniej. Coraz wolniej, coraz lepiej działa jakby regeneracja, którą tam mamy z różnych źródeł. Ona coraz lepiej działa, ta regeneracja. Dlatego zdrowie spada coraz wolniej. A skoro regeneracja działa coraz lepiej, to teraz jak będę strzelał z tych kości, to nie powinno być właśnie problemów z tym spadkiem zdrowia. Patrzcie, ja to sobie przypiszę. Im mniej zdrowia mam, tym szybciej się regeneruje. Patrzcie, 19 i nie mogę zejść praktycznie poniżej 19, nie? No okej, zdrowia miałem więcej, tych szardów za dużo tutaj nie mam, ale mieliśmy na przykład, już jakiś tutaj trzymałem przecież, bo znaleźliśmy... w ogóle miałem ten pasek. To ja to trzymałem. Nie, bo ja myślałem, że ja trzymałem jeszcze coś pod wardy tutaj. Ale nie, physical damage, ale dobra, to się pod kości przyda. Patrzcie, w ogóle 1029, nie? 1029, jakbym to zmienił. 1078, dobra, szału nie ma, no ale to są faktycznie fizyczne obrażenia. To nad tym jeszcze w krafcie bym popracował sobie. No, znaczy z tym zdrowiem teraz może być problem, ale dobra, będziemy nad tym pracować. Jakoś to pójdzie. Dobra, to sprzedam. Potrzebuję wardów więcej. Takiego glass cannona sobie tutaj robię. No ale to softcore, to można sobie glass cannonować, nie? Ten pasek. Zobaczmy. 25 potencjału, nieźle. Jest ta regeneracja zdrowia też, może być dosyć istotne. Ale czy jest jakiś fajny prefiks na przykład, który chciałbym jeszcze dołożyć? Prefiksy.
Void damage. O, 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 to, 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 że zamiana na wardy. Ward gain, o to, albo to. A nie, potion health. Które lepsze? Dostaję jakieś wardy przy samym użyciu miksturki, a to, że to, co by miała mnie miksturka wyleczyć, to tak naprawdę wardy będzie odnawiać, tak? Ciężko przewidzieć, jakie tam wartości będą wychodzić. Można by przetestować. No tego mam więcej, tych odłamków, więc wezmę to, zobaczymy, jaka w ogóle wartość będzie. Od 1 do 18. Kurde, żeby tak mało wylosowało. Ale trzeba testować. Minus 3, dobra, nie jest źle. I pokażcie mi teraz 26 warda przy użyciu potki. I można to jeszcze pewnie zwiększać, tak? Ale dobra, powiedzmy, że chciałbym zwiększyć obrażenia. Spróbujmy od 1 do 18, o 25 potrzeba. A nie, nie, co? Jak jest? Aha, że ja potrzebuję 25 poziomu postaci, żeby wrzucić to na kolejny tier, tak? Albo to jest tier trzeci już. O Jesus, to fajny ten pasek. No dobra, to w takim razie to spróbuję jednak jeszcze ulepszyć. Albo nie, wstrzymam się. Zdobędę ten poziom, będę nad ofensywą pracował. Idziemy testować włócznie z kości. I coś z tymi wardami trzeba będzie robić. No dobra, takie plany. Ale tutaj już kończymy odcinek. W następnym odcinku będziemy testować kolce. A tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się, na razie.